Uwaga, niniejszy tekst może urazić Twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucia, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują Ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do siebie samego. I dotknął Pan nogi trędowatego i go uleczył. I dotknął Pan dłoni choleryka i takoż uczynił go zdrowym. I Pan wzrok swój zwrócił ku chromym i radość z ozdrowienia mógł oglądać. I z kolei wzrok swój Pan próbował skierować ku Markowi, ale ten uciekł za chatę. Ale wzrok Pana przebijał ściany jak szarańcza pajęczynę i uzdrowił Marka i skrócił mu penisa.